Mój pierwszy projekt z ambasadorem eTwinning to inicjatywa skierowana do nauczycieli, którzy chcą postawić swój pierwszy krok we współpracy międzynarodowej. Zasada jest prosta. Pierwszy projekt rozpoczynamy pod okiem doświadczonego nauczyciela, ambasadora eTwinning. Jest to bardzo efektywny sposób na rozpoczęcie swojej przygody w programie eTwinning, ponieważ jak same liczby wskazują, grubo ponad połowa nauczycieli, którzy biorą udział w tego typu wydarzeniach, kontynuuje swoją współpracę, czy to na poziomie krajowym, czy na poziomie międzynarodowym. W trakcie tych spotkań z mój pierwszy projekt z ambasadorem, my mamy też wpływ na to, jak ma wyglądać projekt, czyli moje zdanie też się liczy i zachęcam serdecznie, dlatego że to jest dobry początek przygody z programem eTwinning. Fascynujące jest dla mnie to, że począwszy od etapu wychowania przedszkolnego aż do matury, tak naprawdę w projektach i seminaryjnych i każdych może znaleźć się atrakcyjny i ważny temat. Więc z punktu widzenia dydaktyki albo wychowania można zająć się tematem liczenia od 1 do 12 po francusku i po polsku, jak w projekcie Count on Nature. Można się zająć kodowaniem chrapania, zajmując się tematyką znaczenia snu. Więc ta różnorodność, uważam, przestrzeń na nią w programie eTwinning jest naprawdę szeroka, miejsce jest na wszystko i to jest piękne. Moje pierwsze spotkanie z eTwinning to był rok 2017, kiedy jako początkujący nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej z zerowym doświadczeniem w pracy w jakichkolwiek projektach zostałam wysłana przez moją panią dyrektor na seminarium kontaktowe do Warszawy. To były seminaria dla nauczycieli, którzy nigdy nie realizowali projektu i wspólnie taki projekt zakładali pod okiem doświadczonego eTwinera. Odważyłam się potem samodzielnie założyć kolejny projekt, potem był kolejny i po wielu latach jestem dzisiaj ambasadorem programu eTwinning. W ciągu 12 lat wiele projektów, które realizowałam wspólnie z moimi uczniami, zostało wyróżnionych na szczeblu krajowym, jak również na szczeblu europejskim. Natomiast największą motywację daje mi praca z moimi uczniami, obserwowanie, jak rozwijają swoje zainteresowania, jak angażują się w realizację poszczególnych działań i czekają na kolejne projekty. Jest to przygoda, która zaczyna się w klasie, ale w klasie się nie kończy.